Drodzy bracia i siostry, jak zawsze otrzymujemy Słowo Boże, które przychodzi, aby nas zbawiać, aby nas uwalniać. Samo słowo zbawienie też na tym polega. Zbawić, to znaczy uwolnić, wyrwać z niewoli, wyrwać w tym najgłębszym sensie z niewoli złego ducha, z tych kłamstw, w które zły duch nas wciąga i które dla nas wydają się być często oczywistością, bo tak się do nich przyzwyczajamy w tym naszym świecie, tak jak to jest też w przypadku Marty z dzisiejszej Ewangelii. Marta, albo raczej my, mamy takie myślenie, zapewne jak Marta, bo oto w jej domu zjawia się Pan Jezus. Ale wiemy, że Pan Jezus nie chodził sam. Przychodził ze swoimi uczniami. A więc zjawia się co najmniej 13 osób. I to dla niej bardzo ważni goście. Wygląda na to, że zjawili się niespodziewanie. Chce ich więc ugościć tak, jak najlepiej potrafi. Wyobrażacie sobie, co to znaczy, jeśli do waszego domu przychodzi 13 głodnych mężczyzn i trzeba teraz o nich zadbać. Ile to pracy? Zwłaszcza, że dzieje się to z zaskoczenia. Każda pani domu wie, co czuje w takim momencie. Nie wiadomo, w co ręce włożyć. I to jest sytuacja Marty, ale to jest też w życiu i nasza sytuacja. Marta jest w sytuacji, która ją przerasta. Co więcej, jej siostra, która mogłaby jej pomóc, siedzi i słucha tego, co gość mówi. Mogłaby to przecież zrobić później. Wcześniej jej pomóc. Patrząc od strony naszego doświadczenia i naszego sposobu myślenia, Marta ma rację i słusznie jest zagniewana na swoją siostrę. Być może sami znacie tak sytuację z waszego życia, z waszego doświadczenia, że urabialiście sobie ręce po łokcie, a ktoś z rodziny, ktoś z bliskich, mąż może, czy ktoś inny siedział sobie i zajmował się gościem albo coś tam innego, uprawiał, że tak powiem, zostawiając was samych w tym trudzie. To jest nasze myślenie, to jest myślenie Marty. Pan Jezus, wskazując, że Maria ma słuszniejszą postawę, w gruncie rzeczy nie gani Marty. Można by wręcz powiedzieć, współczuje jej i współczuje nam. Współczuje, bo widzi, że Marta zamęcza się i nie radzi sobie z tym wszystkim, a jak mówi, potrzeba tylko jednego. Czego potrzeba? Potrzeba tego, co czyni Maria, czyli najważniejsza rzecz, relacja z Jezusem Chrystusem. Jeśli tej relacji nam zabraknie, jeśli nie będziemy się opierać o Niego, jeśli On w naszym życiu nie będzie stał na pierwszym miejscu, jeśli naszych sił nie będziemy czerpać z Niego, będziemy się doprowadzać właśnie do takich sytuacji bezradności i złości na innych. Tak jak Marta jest niezadowolona i zła na swoją siostrę. Dlatego ta wskazówka i ta prośba ze strony Pana Jezusa, abyśmy postawili na Niego, aby w nas była ta postawa spontaniczna, którą miał ksiądz Dolindo. Jezu, Ty się tym zajmij, Ty jesteś tym najważniejszym. Owszem, trzeba się o te wszystkie rzeczy troszczyć, trzeba dbać o swoją rodzinę, ale nigdy nie zapominać o Panu i
wszystko odnosić do Niego, bo wtedy otrzymamy siły do wypełnienia tego, do czego jesteśmy powołani. Nie pożrą nas nerwy, nie zniszczą nas stresy, bo nasza ufność będzie złożona w Panu. Dlatego tak rzeczą ważną jest, abyśmy nasz dzień rozpoczynali od odnawiania codziennie relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem, abyśmy napełniali się Jego Słowem, aby On był źródłem naszej mocy. Bo inaczej te codzienne stresy, zwłaszcza te rzeczy, które nas przerastają, a ileż rzeczy w naszych powołaniach żony, męża, kapłana, ileż rzeczy nas przerasta, czy w życiu konsekrowanym. Taką martą też był święty Paweł wcześniej, kiedy jeszcze był Szawłem. Jak wiecie, Żydzi doliczyli się 613 przykazań. Święty Paweł mówił o sobie, że był zapaleńcem w zachowywaniu tradycji swoich przodków, że przewyższał w tym swoich rówieśników ze swego narodu. A więc był taką religijną martą. Te wszystkie przepisy, te wszystkie przepisane modlitwy i przykazania, nakazy, zakazy, wszystkie postanowienia, jakie poczynił, wypełniał co do joty. I do czego go to doprowadziło? Do wściekłości, do złości na tych, którzy tego nie czynili, a szczególnie na chrześcijan, którzy właśnie ufność swoją złożyli w Jezusie Chrystusie, dla których nie te przepisy, ale relacja z Panem była najważniejsza. Może i to dotyka naszej religijności, że nie wyrabiamy się z naszymi postanowieniami, owszem, dobrymi, ale to, co najważniejsze, to, co jedynie ważne, to, co nam, czego nie będziemy pozbawieni, to relacja z naszym Panem. Dlatego dobrze, że tu jesteśmy, bo Eucharystia właśnie te relacje z Nim buduje. Tam to wszystko, owszem, ma wartość, ale wartość względną, o ile służy temu, co najważniejsze, temu, czego nie będziemy pozbawieni. A to, że temu służy, widać po naszych relacjach do innych. Bo może się okazać, że te wszystkie przepisy, te wszystkie nasze postanowienia, cała nasza pobożność może nas od innych nie tylko oddalać, ale tak jak Martę czy świętego Pawła, wtedy jeszcze Szawła, prowadzić do potępiania ludzi, do złości na nich, miast do tego, aby ich kochać i prowadzić do Jezusa Chrystusa, w którym jedynie jest zbawienie. Nie w praktykach, nie w przykazaniach, ale w Nim, w Jego osobie. Tamte służą temu, by do Niego prowadzić. By się, jak powiedział ten święty Paweł, bym znalazł się w Nim, nie mając już swojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, ale tę sprawiedliwość, która pochodzi od Jezusa Chrystusa. Z Jego cierpienia dla mnie, z Jego krzyża dla mnie i z mocy Jego zmartwychwstania. Amen.